Hej, cześć, cześć, jestem Ekrobloska, to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Skyrim. I dobra, zaczynamy sobie, zobaczmy sobie na questy. Co mi tu ciekawego mamy? Czekajcie, ostrze w ciemnościach robiliśmy. Pomów z delfin, odszukaj smocze cmentarzystko. Dobra, no to spróbujmy to dzisiaj zrobić w tym odcinku. Tylko mapę wrzućmy raz, dwa. Smocze cmentarzystko. Gdzie my to mamy na mapie? Tu gdzieś. Aha, pamiętam, jak próbowaliśmy dotrzeć tam. Okej, ale coś pamiętam, że mnie tu cofało i szarpało, więc no, spróbujemy tam dotrzeć w końcu. Dobrze, tak więc wyłączamy mapkę. I konkretnie to jest w kierunku tam. Dobra, to też pobiegniemy. Jeden. Dobra, by the way, jest godzina 8:40 w piątek, 11 stycznia. Nie poszedłem sobie do szkoły, sobie nagrywam. Yuppie, jajej. Zawsze chciałem. A, dostał! O kur... No, seriously, spadłem z 2 metrów na nogi i umarłem. Serio? Serio? Ale pięknie dostał, widzieliście? Przejrzałem go. No, patrzcie. Nie odładowało mi tego do fulla. No dobra, zejdźmy jakoś tutaj normalnie, bo to już będziemy umierać za każdym razem. Ale jeszcze raz muszę na tego lisa. Nie wiem, czy to jest ten lis, ale... Nie, to jest kujik. O, wystraszył się, ale... Ej! Kurde! Będzie musiał lecieć dookoła. Spoko, spoko, loko. Ruszajmy, zostawmy tego lisa już w spokoju. I to jest gdzieś tam. W tej jaskini, kurde, czy co to jest? Nie wiem. Ulala. Czekajcie, lupniemy jeszcze na mapie, czy na pewno przyjdzie mi dobrze. Ja nie pamiętam, co w ostatnim odcinku robiliśmy, bo go nagrywałem chyba z 1,5 tygodnia temu. Tam jest trochę lipa. Dzisiaj sobie usiądę, bo chata pusta. Dopiero pierwszy. By the way, czemu dzisiaj będzie taki trochę nużący odcinek, bo niedawno wstałem. What the fuck? Zjebałem. Ciekawe, czy są takie jaskinie, żeby tu żadnego bawoła nie było, nie? Ani giganta trollo. Trollolo. Wstałem, zrobiłem sobie herbatkę, zjadłem śniadanko, umyłem się itp. itd. I siadam do nagrywania. Jeszcze jestem trochę przymulony, jeszcze śpię trochę, więc sorry, jak będzie trochę nużący ten odcinek, ale co poradzić. Co? Nie, dziękuję. No, rybki widzę, czekajcie, spróbujemy coś upolować. Tam jest, czekajcie, spróbujemy strzelić, no ja pierdolę. Jej, tam. Cydo, co tam? Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. Dobra, wolić to, lecimy na przód. Weźmy, już mamy sprinta, to zużyjmy go. W ogóle patrzcie, jak mało strzał zostało ironowych. 43. To źle. O, tu jakieś strumyki widzę. No czekajcie, muszę. Co mnie widzi? On. Ślizgać, czyli by mnie zaatakował i tak. Jakie pustkowie jeszcze tak, ja nie wiem jak wy, ale ja słyszę taki wiatr, co mnie uderzył w tę słuchawkę. Dobra, idźmy naprzód. Już się zbliżamy do celu. Nawet nie wiem, gdzie to jest konkretnie. Cmentarzysko. Gainkę. Spoko. Czekaj, coś jest nie tak. O! Nie, nie chcesz tam iść. Smok atakuje! Nie wiem, jeszcze nie. Przeleciał nad miastem i wylądował na starym smoczym kurhanie. Nie wiem, co tam robi, ale nie mam zamiaru czekać, żeby się przekonać. A Lydia to tu skąd? Żwawo, To ona pośpiesz przyszła się. z przeciwnego Może już kierunku. jest za późno.
Co za późno, czekaj, ja piłem herbatkę. By the way, jak dzisiaj nagrywałem dużo odcinku, to zrobiłem sobie aż cały dzbanek herbaty. Czy ja mam iść za nim, za nią, czy tam, za tym, bo się rozdzielili, nie wiem, dobra pieniądze. Nawet mam znaczenie. Mogę tutaj najpierw spojrzeć. O kurde, patrzcie smoka. Na oczy Morgana, spójrz na tego wielkiego skurczybyka. Nie wychylaj się. Zobaczmy, co widzę, zrobi. Widzę, babę. Idź. Nie pierdol. Tam ta larwa została w tyle. No nie. Pewnie, idź, niech się wpierdoli. Ja idę, cześć. Sinki fucker widzi. Jeszcze nic idzie. Co tu? Jakiś mamuciowie jeszcze tu idą. No to jazda. Dobra, pierdalamy z łuków z Lidią. Dawaj! Ale to jest jakiś inny smok, patrz, on ma nazwę. Ja pierdolę. Zemrem. Ej, to się da trafić? O, to my w międzyczasie. A czemu by nie? O, retoryka, o tak, to się może przydać potem. Co zostawimy, nie będziemy tego sprzedawać. Teraz nie wyjdę. O, dobra, udało. Co się dzieje? Biją cię już? Gdzie oni są? Dalający smok, tego jeszcze nie było. Jej śmiertelny. Kurde. Od razu widzicie. Czekaj, go znalazłem, żeby go... Nie wiem, znalazłem, budziłem go, posadziłem. Tam patrzcie, mamut jak poskoczył. What the fuck? Oczywiście mamut na poziomie tych koninek był. Wietrzu? Dobra. Chodź tu, szmata. O kurwa na mnie. Dobra. Oby mi strzał starczył. Jak się schowałem go w tych kamieniach, to nie będzie mnie atakował, bo nie będzie w ogóle ten. On nie może lądować przed nim, nie stać. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Nie boję się ciebie. Papecz. Teraz paskę. Paskę, boję. Teraz ci odpocznę. Aaaa, finisze. Piknie. Gin, bestio. Zabij smoka. Szok. Czekaj. Czek. Coś się dzieje. To jakoś fajnie można przeżyć. Na bogów. Znikło mi. Gdzie mam mówić? Nie, ja nawet co przeszukam. Moje arrowy. Kasę biorę. Strzały jeszcze jakieś. Słabo zbroję, jeszcze ciężka, to ja dziękuję. Ile ja mam udźwigu? Jak coś, to damy resztę tej lady. Dobra, zaraz jej damy. Dwa za dużo, zarwane. Zasysam. Zasyśnie to. Na bogów w niebiosach, spójrz na to. Ja... To prawda, czyż nie? Tak. Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Nie pamiętam. No w ogóle jak wtedy on tu zarył ten smok fajnie. Winna patrzy. Ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż? No, dawaj, dawaj. Winna ci jestem parę wyjaśnień, nieprawdaż?
Sorry, że będę tego zawsze kamery odwracał na bok, ale jak mam po prostu Niczego na to nie, nie słyszę, ukrywać. Nie wiem, coś, nie wiem, mikserze mi się zwaliło, albo to przez to, to jest może spowodowane tym, że mam nowy subwoofer, podłączyłem wszystkie wejścia z tyłu, mam podpięte głośniki, nie wiem o co chodzi, ale dźwięki po prostu jak stoję naprzeciw bohatera, to go nie słyszę, jak mówi, a jak jestem z boku, to słyszę. Tak więc sorry, zawsze tak będę próbował się odwracać, żeby coś zrozumieć, nie? Czego od nas chcesz, Laru? Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrzy. Bardzo dawno temu Ostrza były zabójcami smoków. Służyliśmy smoczemu dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza smoczego dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. Co jeszcze w urocie smoków, Ostrza, kim oni są? No tego jeszcze o Ostrzach nie słyszałem. No właśnie. Dziś już nikt nie pamięta o naszym istnieniu. Byliśmy kiedyś znani w całym Tamriel, jako obrońcy cesarskiej dynastii Septimów. Tak, oczywiście. Ale czasy te dawno minęły. No, przez ostatnie 200 lat poszukiwaliśmy kolejnego smoczego dziecięcia, które moglibyśmy chronić i służyć mu radą, tak jak przysięgliśmy. Lecz nigdy nie udało nam się żadnego znaleźć. Aż do teraz. Czyja wina? W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoków. Naszym najlepszym tropem jest Talmor. Nawet jeśli nie jest w to zamieszany, dzięki niemu dowiemy się, kto pociąga za sznurki. Sznurki? Powiedz mi, kim są... Bez komentarza. Czyli chodzi tu o Ostrze chyba, nie wiem. Sprowadzają smoki z powrotem. Dlaczego cię ścigają? No, pogadajmy. Przed wielką wojną Ostrza poparły cesarstwo przeciwko Talmorowi. Nasz wielki mistrz widział w nim największe zagrożenie dla Tamriel. Wtedy było to prawdą. Może wciąż nią jest. Więc walczyliśmy z nimi potajemnie. Tamta już kurwiona. No dalej, dalej, chodź, już idziemy. Dalej, wydawało dalej, nam się, że jesteśmy dla nich aż nadto godnym przeciwnikiem. Myliliśmy się. Znowu, replay, kurde. To nic pewnego, na razie. Ale przeczucie mówi mi, że nie może to być nikt inny. Cesarstwo pojmało Ulfrika. Wojna w zasadzie miała się ku końcowi i nagle zaatakowały smoki. Ulfric uciekł, a wojna rozgorzała na nowo. A teraz smoki atakują wszystko, co popadnie. Skyrim słabnie, cesarstwo również. Komu jeszcze poza Talmorem jest to na rękę? Musimy się pewnie tego dowiedzieć. No. Gdyby udało nam się dostać do ambasady Talmoru, to centrum ich działań w Skyrim. Problem w tym, że to miejsce strzeżone jest lepiej niż sakiewka skąpca. Wow. Mogłabym nauczyć się od nich kilku rzeczy na temat paranoi. To sneaky misja nas czeka, rozumiem? Jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów, ale potrzebuję trochę czasu, żeby wszystko sobie poukładać. Spotkajmy się w Rzecznej Puszczy. Jeśli nie wrócę, zanim tam dotrzesz, poczekaj na mnie. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Miej oko na niebo. Będzie tylko gorzej. Okidoki. Aha, czyli ona z tej idzie. Czekajcie. Nie, jeszcze mam obciążenie. No jak na Osłaniam cię. Co my tu mamy u ciebie? W ogóle musimy sobie niedługo ten iść po Stynwara. To jest ten. Też osoba, która może nam pomagać, tak jak Lydia, ale on jest potężniejszym tankiem, więc mam nadzieję, że... Będę dźwigać twoje ciężary. Że on nam bardziej pomoże niż tu Lydia, bo Lydia to będzie taka pała trochę. Wiem, że mogę jej dawać strój w ogóle, ale póki co, no... Nie będę. Jak pójdziemy kiedyś do Białej Grań, będę sprzedawał rzeczy i się rozejrzę, co ja tu mam dobrego w tym ekwipunku, to jej przekażę, bo na razie mam same syf, dopiero mam 9 level, czy tam 8 i coś tam. Tak więc czekajcie, gdzie to może być w składnikach, te kości? Powie mi ktoś? Nie, tu nie mamy.
Księgi nie, klucze to tutaj też nie. No nie. Czekajcie. Musimy to znaleźć. Tu tego nie było. Księgi no nie ma. No, aha, różne. Dobra, dobra, czaję. Myślałem, że tam jest wyjście. Dobra. No nie, nie chcę założyć, chcę jej dać. RM. A, bierz 6. O Boże, o Boże, o Boże. Tam wyjdzie. Ruszajmy więc. Możesz się ruszać? Może, dobra, jest git. Więc mamy full udziwu. Tamta larwa se pobiegła mi, spierdzieliła. I dobra, kolejna misja zapewne jest dojść. Krok pierwszy kolejnej misji, dojść do Rzecznej Puszy. Tak więc ja normalnie swojego teleporta odpalam i lecimy. Rzeczna Puszcza to była tu. Tak jest. Dobra, wykonamy już tą główną kolejną, bo nic ciekawego na razie się nie zapowiada, żeby tutaj robić. A bo wiecie co? Tak się teraz zastanawiam. Patrzcie, tu jest taki zakład, w którym jest dużo sztabek. Jak mnie nikt nie widzi, to można je podpierdzielić, a one są cenne. Edia, ało, weź mnie zasłonię. O! Dobra, czekamy aż będzie, wiecie co. Już połowę ukradliśmy. Co za złodziejskie nasienie? Co? Ha? Jaki złodziej? Gdzie macie złodziej? Dawać go. Na ring. Dobra, chyba mają wyjebane. No ale shit ty tu ma. Jeszcze gdzieś taki był. Dobra, wejdziemy sobie do pieca. Yeah! O! Co? Czyżby naprawili to naprawdę? Że już jak się wchodzi do tego pieca, to się pali? A! Patrzcie! Wcześniej od tylu wersji tego, od tylu update'ów nie naprawili tego, że w piecu no! Można się spalić. I teraz nagle wchodzę i można się podpalić. No, po prostu cool. These vampires are becoming a real menace. Nie. Patrzcie, nie mogę przejść, bo mi kurczak zawadzę. Dobra, no wiecie co, ja myślałem, żeby sobie pochodzić w następnym odcinku po świecie i pozwiedzać, poodkrywać różne rzeczy, powalczyć trochę z nieznajomymi i w ogóle. Tak więc tak zrobimy, bo już trochę zbyt dużo, na przykład patrzcie, jak znajdziemy jakąś skin, to będziemy do niej się wbijać, żeby trochę doświadczenia zdobyć w końcu, jakiś level porządny w końcu wbić. To jest po prostu tragedia. Dopiero tak, no nie, już jest taki odcinek, ale dopiero ten level mamy czy coś takiego. Tak więc, no mini tragedia, w ogóle ten mroczny elf wziąłem, ja pierdyle. Niedługo będę musiał ogarnąć jakąś magię, na razie będziemy się bawić z łukiem, tak więc spoko loko, ja tu wszystko ogarnę niedługo. Tylko muszę się wziąć, a mi się nie chce na razie za to. A tutaj nie będę zmieniał, kurde, tej postaci przy pomocy haku, więc wiecie. Tak teraz się zastanawiam, co by tu można zrobić. Bo jak odpalę już krzesła questa, to nie wiem, czy będę mógł, wiecie, potem robić sobie co chcę. Czy nie będę musiał od razu tam lecieć do tego Talmoru i tam się sniki fakować. Tak więc dobra, wiecie co? Tutaj sobie może zrobimy krótszy odcinek po prostu. Zakończyliśmy tą misję, albo czekajcie, dobra, pierdziele, idziemy się przejść gdzieś tutaj. Może jakąś dziuplę znajdziemy, wejdziemy. Na mapie będą się nam pokazywały takie, czekaj, tu jakiś domek jest niedaleko. Może wrogowie będą. Dobra, zejdźmy jak cywilizowany człowiek, a nie jak małpa. Lydia idzie, nie wiadomo. Trollolol. To jakiś wodospad już się zaczyna renderować. Trochę lipa jest. No dalej biegnij koleś, kurde molu mać.
Czekajcie, aha, to są te posągi. No tak, bo to jest pierwsza miejscowa, do której przyszliśmy na początku gry. Dobra. To we idziemy ze tam, bo tam nie byliśmy. Co tam jest? Troll? Czekajcie, zapiszemy. Czy ja dobrze patrzę? Spróbuję mu heada jeszcze. Nie, myśliwy. Fuck! Fuck, fuck! Ja myślałem, że to jest... Kurwa, mać. Dobra, F6. Nie, fuck, coś zmieniłem w F-rapsie. No, wiecie co, jak już go zaczęliśmy atakować, pozwólmy mu umrzeć. Mam nadzieję, że tu nie ma pirani. Nikt nas nie widział, spoko. Kurde, najgorsze to jest to, że... To nie jest myśliwa? Ale spieprzyłem. No, ma trochę tego, co upolowało. O, wytrychy złoto. Wiem, pewnie jakąś misję ze już spieprzyłem, że jej nie ma, ale może kiedyś się zrespi. Nie o to się modlę. No nie, no czekajcie, tu jest... Aha, ukradnie. Kurde, czyli nie mogłem jej zabić. Aj. Kurwa. A, przypomniałem sobie. Niewidzialność, kondycji, kasa. Coś tam, diadem, onyksu. O kurwa. Chuje moje dzikie węże, idziemy na ręce. Gul, gul, gul. No, dawaj, Lidia, ona... O, ej, ona... Nie wiem, co tu za update'y wprowadzali, ale nie, po prostu ta gra zaskakuje ostatnio. Dobra. O, jest jakaś jaskinia chyba. Jak widzicie, na tym pasku u góry jest takie coś, co teraz na środku jest taki, nie wiem... Co to jest w ogóle? No nie wiem, no takie, nie wiem, no kurde, taka kupa, no. Bo tam jest prawdopodobnie jaskinia. Widzicie, coś tu jest. Czekajcie, mam nadzieję, że do czarnego głazu nie doszedłem. Anshi. Seriously, ja ją zabiłem. Ja pier... Czarny głaz, no nie. Idę do czarnego głazu. Nie. A w tamtą stronę coś mamy? Tu nic nie mamy odkryte. Patrzę i tutaj wyruszymy w kolejnym odcinku. A póki co jeszcze sobie chwilę powędrujemy w tym. Nie będę tak przerywał z dupy odcinka. Bo powinien pół godziny trwać, tak jak zapowiadałem w pierwszym odcinku. Więc nie będę tutaj jakichś rozległych tematów toczył na temat czemu taki odcinek, a nie taki. Dobra, lecimy. Oby się nam jakaś ta jaskinia odkryła, bo ja chcę ją zwiedzić. Ja chcę poeksplić, postrzelać, pozabijać. Ale oby nie było draugrów tych lepszych, jak one tam miały niespokojnie. Z królikami walczyć nie będę. Jest jasne. Tam w ogóle na pewno jest kolejny smok. W ogóle czekajcie, jest tu księżyc? Nie, fuj gwiazd. Ołki do ołki. Ona którędy poszła? Nie wiem, zaraz się tepnę na bank. Dobra, dobra. A czy jest jaskinia, Patrzcie, jaki duży ten. Na mapie, widzicie na środku. To oznacza, że jest gdzieś... O, dwie jaskinie mamy w pobliżu. Way, no to epic. Mam nadzieję, że to tylko trolle. Hej, patrz, jaskinia. Ciekawe, co jest w środku. Mam nadzieję, że tu są takie te. Aha, dobra. Tu mamy jedną, raz i druga chyba gdzieś wyżej jest. Tak, nad nami. Chociaż może tam będzie wyjście pewnie. Dobra, tak więc no... 25 minuta, to wejdźmy sobie póki co. Jak widzicie, 8,5 levela za nami. Ja się tylko bardzo dużo. Nie wiem, czy tu już nie byłem. Kurwa, byłem. Chyba. What the fuck? Ja pierdolę. Tak, ale liniany szmotyw wezmę. What the fuck, co to było? Kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. No nie. Ale zjebałem. Wow! Mm,
Nie, nie byłem. Dobra, to zwiedzamy sobie w kolejnym odcinku. To jeszcze sobie przejrzymy tych kościotrupów. Niech tu ciekawe. Wow, myślałem, co tu kurde stałaś? One ma, znaczy te szkielety mają taki syl, że nawet nie chce mi się tego przeglądać. O, patrzcie, co my mamy. Jak jest pusty, to byliśmy. Skórzana zbroja! What the fuck? O, jeszcze jakąś pułapkę odpaliłem. Haha, stanąłem z boku szmaty. Lydia Pało, czy ty to widzisz? Ale mi ciary przechodzą, czekajcie. Ja mam na sobie zbroję 36, a patrzcie, ja mam już 41. I to jest skórzana, czyli na nas. Tu w ogóle mam lepsze. Kurde. Mam lepsze zbroje w ekwipunku. Co mi się dzieje? Mam lepsze zbroje w ekwipunku, a ich nie zakładałem, nie przeglądałem nawet ekwipunku, więc. What the fuck? Dobra, sobie założymy skórzaną zbroję. Dawno będziemy mogli sprzedać albo wywalić. I w ogóle wiecie co? Spróbujemy sobie ogarnąć może jeszcze ekwipunek. Patrzcie, mamy Karwasza, hełm 18, tam u Kowala był 16, więc syf. Cesarskie buty 10, Karwasze 10, dobra, czyli jak szukamy jakichś butów i coś tam po 10 więcej. Ciężki pancerz, więc nie, tego nie będziemy niestety nosić. O, patrzcie, skórzane, te są lepsze, to te ubierzemy. W ogóle można, no, w końcu jakieś naczynie, w ogóle tych pierścieni już 7 mamy, ja pierdziule. Normalnie będziemy wykoksani, sobie założę pierścień z granatem, chyba że coś cenniejszego mam, nie wiem, to sobie założę normalnie dla picu. Patrzcie, czyli jednak dobrze, że zbierałem te zbroje dla maga, bo mogą nam się przydać, widzicie? Zrzucanie czarów zniszczenia kosztuje o 12%, nie, regeneracja magii przyspiesza o 50%, nie, przyspieszona, tak? No, 50%. Ale jest też zbroja chyba. Nie, dobra, nie będę wam spoilerować, jeżeli ktoś to pierwszy raz ogląda. Vampire Armor. To zostawimy. Na razie będziemy w lekkim się bujać. Potem nam magika się może trochę przetem testujemy. Tak więc spoko loko. Może jakiś diademik w ogóle. Ostatnio jakiś droższy podnosiłem. O nie, tutaj czekaj, ceny o 10%, jakieś świecące. Wpina się retoryki, zwiększa zdrowie. Na razie sobie założymy to dla jaj. A jak retoryka będzie nam potrzebna, to wiecie, to się założy przed całą akcją. Dobra. Więc tak jakby jeszcze w broń sobie luknę, czy nie mam lepszego łuku w ekwipunku. 15, okidoki. W ogóle te kostury pamięć są takie dobre. A mało osób z nich korzysta w ogóle jak gra, więc może wypróbujemy. Na pewno nawet już wam powiem. Nie może, a na pewno. Tak więc spoko. Steel Arrow. One mają dyszkę, a te mają 8. No dobra, na razie wykorzystamy te irony, potem przerzucimy się na steel. I potem pradawne strzały, to ja... a nie, mają taki sam damage. Dobra, to będziemy tych na razie używać. Nie będziemy kupować. Trzeba wykorzystać to, co mamy w ekwipunku w końcu, nie? Dobra, miksturek właśnie mamy bardzo mało, jeżeli chodzi o zdrowie. Byśmy mogli niedługo przeczytać sobie ten. Gdzieś czekajcie, co my za zwoje mamy? Grupowego paraliżu, wszystkie cele na obszarze działania. Zaklęcia 10. A co może nam się przydać, jak będziemy magiem? O, kula ogniste, to będzie nam potrzebne na magiku, to jest dobre, dobre. Ale to zwłaszcza na smoki dobre, więc wiecie. O właśnie, to chciałem. Będziemy mogli sobie przywołać pomocnika kolejnego. Tylko on będzie na 60 sekund, jak dzisiaj jest napisane. Twój wezwanie do walki. Na 10 minut większe zdolności bojowe. O, to też może nam się kiedyś przydać. Zwój zguby nieumarłych. Nie umarli na maksymalnie 30. Aha, 30 poziomie znajdują się i uciekają. Takie kurde, trochę bez sensu, ale to czytamy. Znaczy nie! Czekajcie, F ulubione. Normalnie mi chyba ekwipunek zresetowało. Aha. Dobra, ile mam czasu? Ostatnie 5 sekund. O kurde. Dobra, to kończymy. Dzięki za oglądanie.
I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będziemy zwiedzać oto tą jaskinię. Oby była długa, cholernie długa. Było dużo książek do czytania, żeby wybić w końcu jakiś porządny level. Trzymajcie się, cześć. Komentujcie, oceniajcie. Pa, pa.